Podczas wizyty lekarskiej większość czasu niestety poświęca się na czynności administracyjne, na przegląd dotychczasowej dokumentacji medycznej, na opisanie wizyty, na wystawianie recept, zwolnień, jakichś zaleceń dla pacjenta, a tak naprawdę mniejszą część czasu mamy na poświęcenie bezpośrednio badaniu, rozmowie z pacjentem. Według naszych badań, przy średniej wizycie trwającej 20 minut, ponad 16 minut jest poświęcane na różnego rodzaju prace organizacyjne. W tym czasie mieści się na przykład wypisywanie recept, wypisywanie dokumentacji medycznej, zwolnień i wszystkich innych dokumentów związanych z pracą lekarza. To powoduje, że lekarz ma mało czasu na faktyczny kontakt z pacjentem, rozmowę z pacjentem i diagnozę. W ten sposób ponad 70% pacjentów odczuwa, że ilość pracy związana z dokumentami jest za duża i odbierają to jako problem, ponieważ oczekują, że lekarz więcej czasu poświęci na leczenie, a nie na wypełnianie dokumentów. Niestety pacjent może mieć wrażenie, że za mało czasu poświęcamy jemu i jego problemowi, a większość czasu siedzimy w dokumentach, piszemy, tracimy kontakt wzrokowy z pacjentem i przez to on wychodzi z gabinetu nieusatysfakcjonowany, niezadowolony. Lekarzowi na pewno ułatwiłby pracy szybki dostęp do wcześniejszej dokumentacji, wcześniejszych informacji o poprzednich chorobach, o lekach stosowanych przez pacjenta, tak żeby to wszystko było łatwo dostępne w krótkim czasie, żebyśmy nie musieli wertować kartek i poświęcać cennych minut na szukanie informacji, które były już kiedyś gdzieś tam w dokumentacji dostępne. Użycie oprogramowania do prowadzenia praktyki lekarskiej pozwoliłoby zdecydowanie skrócić czas potrzebny na wypisywanie dokumentów, przeglądanie starej dokumentacji medycznej i w ten sposób lekarz miałby więcej czasu dla pacjenta. Dzięki oprogramowaniu lekarz może automatycznie wypisywać recepty na leki stałe. Dzięki przejrzystemu interfejsowi do przeglądania starych dokumentów, lekarz może dużo szybciej docierać do potrzebnych informacji i w ten sposób mieć dużo więcej czasu na badanie pacjenta.